Witam Państwa. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z panią Agnieszką Wolską, korespondentką w Real 24 w Niemczech i zapowiadane wtedy było przez panią Agnieszkę oraz rolników niemieckich, że rolnicy zamierzają wyjść na ulicę i nie wiadomo wtedy było jeszcze, jak to wszystko się rozwija, jak się potoczy, ilu tych rolników wyjedzie, chociaż wcześniejsze protesty, które trwają dobre kilku tygodni, jeśli nie miesięcy, gromadziły całkiem spore rzesze rolników. W związku z tym, że protest się rozpoczął, on się zaczął, ale nie skończył, bo dopiero się rozpoczął i chyba dopiero się rozkręca. Łączę się znów z rzeszą, z panią Agnieszką. Witam panią serdecznie. Witam panie Rafale, witam serdecznie widzów pana kanału. No i powiemy parę słów o tym, jak sytuacja wygląda aktualnie w Niemczech. Tak jak pan powiedział, protest się dopiero rozkręca, ale zanim ja opowiem, co tu się dzieje, to chętnie bym dowiedziała się, co mówi się w Polsce na ten temat, bo moje doświadczenia po roku 2020 wskazują na pewien dysonans poznawczy, to znaczy to, co widziałam lub to, czego nie widziałam w polskich mediach, bywało szokujące. No więc polskie media standardowo nie informują o tym, co się dzieje za granicą, nawet tak blisko za granicą jak Niemcy. Przeglądam od początku tej sytuacji, od dnia, w którym wybuchły protesty, w którym zaczął się strajk rolników, wszystkie polskie portale duże. Nie znalazłem ani razu na żadnym z tych portali informacji o tych protestach na głównej stronie. Jeżeli już, to gdzieś tam, gdzieś daleko na dole w jakiś mały link, tak by to była jakaś sytuacja nieistotna. Zapytałem pana Węglarczyka z Onetu, czemu tak się dzieje. Odpowiedział, że jestem rolem, gdyż przecież 6 artykułów powstało o tym. Spytałem go wtedy, który z nich trafi na główną stronę i wtedy nie dostałem bana, o dziwo, ale przestał się odzywać. Więc w polskich mediach jest cisza. A jak w nowej starej TVP? Obejrzałem też inne serwisy informacyjne. W skrócie opisałem to się na Twitterze. Jeżeli chodzi o TVN, nie informowano o powodach tak naprawdę. Mówiono tylko o tym, że wybuchły protesty, bo jest niezgoda i nie określono dokładnie na co. Wrzucono za to informację dość nową dla mnie, że chodzi o ukraińskie zboże. I w tym momencie puszczono polskich rolników, którzy faktycznie tam pojechali wspierać protestujących Niemców i wspomnieli o tym, że mają kłopoty z ukraińskim zbożem. Ale ta informacja była jedyną ciekawostką, jeżeli chodzi o TVN. W TVP pojawiła się informacja o tym, że prawdopodobnie za tymi protestami stoi skrajna prawica, ale też uczciwie całkiem wskazali, że chodzi między innymi o regulacje unijne, które doprowadzają do podwyżek cen. Nie wspomniano, że chodzi o pakiet klimatyczny, to akurat nie dziwi. Generalnie informacji nie ma zbyt wiele, bo oba te serwisy informacyjne polskie to było po dwie minuty, TVN 3 minuty, bo sprawdzałem, a TVP 2 minuty, TVN w 23 minucie, a TVP w 16 minucie. To taka różnica między nimi. Także nie wiemy, co się dzieje w Polsce, dlatego łączymy się z panią, która siedzi w Niemczech na miejscu. No jestem ciekaw, jak to wygląda ze środka, bo materiały, które dobiegają z Niemiec, są arcyciekawe. To są tłumy. Uwaga, jeszcze TVP, a propos tych tłumów. TVP zaczęła informację od tego, że kilkanaście traktorów zablokowało Berlin. Kiedy w internecie tych traktorów są po prostu no setki, jeśli nie tysiące. Jeżeli tysiące, robią ogromne wrażenie. Tam do tych protestów widzę, że przyłączają zwykli cywile, niezwiązani z rolnikami. Niemcy, jeżeli dobrze patrzę w internety niemieckie, popierają coraz bardziej ten protest. No i dołączają się kolejne branże. Nie wiem, czy doszedł do skutku wreszcie strajk kolei, o których była mowa w niemieckich mediach, ale tego się zaraz od pani dowiemy. Co się wydarzyło od początku protestów, które ruszyły zaledwie 2 dni temu? Można powiedzieć, że akcja przyniosła spodziewany efekt, przynajmniej takie założenia, jakie przyjmowano, rozpoczynając protest, zostały zrealizowane, a niektórzy mówią nawet o 100% wykonaniu normy. Rzeczywiście oddźwięk duży, tysiące maszyn na drogach, no bo w końcu Niemcy to duży kraj. I tego sprzętu rolniczego jest trochę. Wprawdzie niektórzy politycy narzekali, że rzeczywiście tych stricte maszyn rolniczych, ciągników, traktorów, to może była 1/3
czy może połowa, natomiast reszta to już takie bardziej spontaniczne dołączanie się. No wiemy o tych już słynnych trackerach także z Polski, którzy pojawiali się w przestrzeni drogowej Republiki Federalnej Niemiec właśnie na znak Solidarności, ale dołączał się cały tak zwany Mittelstand, czyli ta klasa średnia, mali przedsiębiorcy, rzemieślnicy, którzy dojeżdżają do pracy, do klienta i też odczuwają skutki rosnących cen paliw. Także można powiedzieć, że to taki szeroki przekrój społeczny. Te elementy, o których pan wspominał, tak zwanych prawicowych jakichś, no żeby nie użyć słowa oszołomów, też media niemieckie podnoszą ten wątek. Podnoszony ten wątek był już w zeszłym tygodniu, bo oto doszło do pewnego incydentu, można powiedzieć takiego małego przedsmaku tego, co ewentualnie może się zdarzyć. Otóż ze swoich krótkich wakacji powracał, z wakacji na jednej z wysp fryzyjskich, powracał minister gospodarki, polityk Partii Zielonych Robert Habeck. No i żeby dostać się na stały ląd, musiał użyć przejażdżki promem. I w jakiś sposób grupy rolników dowiedziały się o tym, że pan minister przybije do brzegu, no i tam postanowiono mu zrobić komitet powitalny. Doszło do jakichś przepychanek, rzeczywiście na miejscu pojawiła się policja, zablokowano dostęp do promu. Pan minister, mimo że był proszony przez rolników do, no jak gdyby takiego dialogu spontanicznego z obywatelami, nie skorzystał z tej możliwości i podjęto decyzję, że prom wycofał się od brzegu i pan minister później po kilku godzinach w innym miejscu, już innym promem dostał się na stały ląd, więc taki incydent miał miejsce. No ale to nie koniec tej sprawy. Zrobiono z tego duże halo w przestrzeni medialnej, mówiąc właśnie o jakichś elementach no, niekontrolowanego protestu, że to się wymyka spod kontroli jeszcze zanim się zaczęło, bo to był zeszły czwartek, a oficjalnie akcja ruszyła od tego poniedziałku. No i takie dziennikarskie śledztwo urządziło kilka tych tak zwanych fact-checkingowych central, łącznie także z redakcją, no jak żeby nie było, prestiżowego magazynu Die Zeit. Otóż tam szukano źródeł, kto dał znać, mówiąc kolokwialnie, kto dał cynk, że pan minister za chwilę przybije do brzegu i w jakiś to sposób się stało, że ludzie tak szybko się zorganizowali. Rzeczywiście tam ponad 100 osób się zebrało na brzegu. No i nie był to, powiedzmy, taki bardzo życzliwy dla pana ministra proces, aczkolwiek nie była to jakaś fala agresji, która by zmiotła szefa resortu gospodarki z powierzchni ziemi, więc tutaj trzeba to jednak mimo wszystko wyważać. No i doszukano się właśnie w toku tego śledztwa faktem checkingowych portali plus redakcji CD Die Zeit, że jakaś kobieta o sympatiach prawicowych, która no, znana jest gdzieś tam w regionie, akurat znajdowała się w tym samym miejscu i o tym samym czasie i to ona dokonała poprzez media społecznościowe właśnie takiego zwoływania swoich kompanów czy znajomych, no i stąd ci rolnicy się pojawili. No i w ogóle pojawiły się też takie kwintesencje tego całego wątku, że oto element prawicowy, być może ci słynni obywatele Rzeszy gdzieś tam w tle, co w Szlezwiku-Holsztynie akurat specjalnie nikogo nie dziwi, bo rzeczywiście, że tam są tego rodzaju środowiska, temu nikt nie przeczy. Natomiast robienie tutaj, dorabianie jak gdyby drugiego dna do tego całego protestu, no było trochę na wyrost. Zresztą rzecznik tych protestów rolniczych, Anthony Lee, powiedział w jednym z wywiadów, że rzeczywiście była to spontaniczna akcja poprzez media społecznościowe. Ktoś rzucił hasło, minister się zbliża, powitajmy go. No i rzeczywiście do takiego powitania doszło. Tak jak mówię, policja ochraniała bezpieczeństwa wysokiej rangi funkcjonariusza państwowego. No ale to pozwoliło mediom od razu na pewien nasuflowanie pewnego scenariusza narracyjnego, który miał opinii publicznej dać sygnał, że no proszę Państwa, dzieje się tutaj coś jednak niedobrego, to się może wymknąć spod kontroli, uważajcie z kim stoicie na proteście, prawda? Uważajcie kogo zapraszacie na wywiad, to oczywiście wskazanie do dziennikarzy, żeby jakichś elementów prawicowo-skrajnych przypadkiem przy tej okazji nie lansować, a będą się chciały lansować. Taka była konkluzja.
No, patrząc na to, jakie uparcie mają te protesty, to w sumie zrobiono pewnie reklamę prawicy przy okazji. Więcej ludzi zapołało ciepłymi serduszkami do ludzi, którzy są określani prawicą. Skrajną oczywiście, bo w Niemczech nie ma normalnej prawicy, to jest prawica skrajna. Sytuacja informacyjna. Sprzeczne informacje na temat tego, co robi kanclerz i rząd dopływają do Polski. Była mowa o tym, że wycofano się z tej likwidacji dopłat do paliwa. Później pojawiają się informacje, że jednak tego nie zrobiono. Jak jest naprawdę? Czy rząd ustępuje przed protestami, czy trzyma się twardo, jak to niemiecki rząd? Tak, taki taktyczny zwrot został wykonany właśnie w miniony czwartek, czyli równocześnie perypetie pana ministra gospodarki na promie towarzyszyły obradom właśnie kanclerza wraz z ministrem finansów. Pojawiły się te komunikaty, że doszło do pewnego rodzaju porozumienia, że rząd nie jest głuchy na te wezwania protestujących i związków rolniczych, które domagają się określonych działań politycznych i określonych decyzji. No i w związku z tym, żeby troszeczkę ulżyć cierpieniom rolnika niemieckiego, złagodzić te przybierające na sile no, wyraźne sygnały niechęci i jak gdyby rozczarowania tą polityką, więc panowie przedstawiciele koalicji tak zwanej sygnalizacji świetlnej od kolorów przypisywanych poszczególnym ugrupowaniom politycznym, które ją tworzą, zapowiedzieli właśnie częściowe odejście od planowanego zniesienia tych dopłat, tak zwanych subwencji do diesla rolniczego, stwierdzono, ale co ciekawe, nie mówiono, że jest to jakaś forma ukłonu, wsparcia dla rolników, tylko stwierdzono, że przy tej okazji wyszły pewne niedociągnięcia natury organizacyjnej, że to wynikałoby też, ten drugi element tych zmian, czyli tak zwany KFZ-Steuer, to jest podatek dla wszystkich użytkowników silników spalinowych, czyli praktycznie każdy właściciel pojazdu musi się liczyć z koniecznością wpłacenia takiego podatku. Natomiast rolnicy uważają, że jest to akurat niesprawiedliwe. Notabene z tego podatku, przynajmniej w założeniu, środki powinny być przeznaczane na regularne remonty dróg i utrzymanie ich w odpowiednim stanie. Natomiast rolnicy twierdzą, no, że dla tego rodzaju opłata, chociażby dla ciągnika, dla maszyny rolniczej, która de facto jednak porusza się głównie po polach i pobocznych drogach, niekoniecznie nawet drogach bitych. W związku z tym wkład maszyn rolniczych w obciążenie regularne dróg jest tak znikomy, że jest to karanie rolników za coś, czego oni de facto nie powodują. Więc panowie ministrowie z panem kanclerzem włącznie uznali, że rzeczywiście można tutaj troszeczkę wyjść naprzeciw, a zwłaszcza, że wprowadzenie tego podatku wynikałoby znacznego wysiłku biurokratycznego. No a zresztą może o tym powiem jeszcze za chwilę, z jakiego rodzaju biurokracją konfrontowani są rolnicy na co dzień. Myślę, że nie tylko niemieccy, no ale przy okazji tego protestu dowiedzieli się obywatele zwykli, którzy nic wspólnego z wsią i produkcją rolną nie mają, dowiedzieli się, że życie rolnika nie jest bynajmniej mlekiem i miodem płynące, nawet jeżeli hodując krowy ma się mleka pod dostatkiem. W związku z tym, tak jak mówię, no, pewien polityczny manewr został wykonany, pokazanie, że jednak władze tutaj elementy ustępstw są gotowe na takie ustępstwa pójść. No ale proszę Państwa, no, na czym jeszcze ta zmiana miałaby polegać? Otóż zadeklarowano, że owszem, ta subwencja dla diesla pozostanie, ale będzie rozkładana na raty. Tak, czyli ten proces wychodzenia z tego subwencjonowania paliw rolniczych dla maszyn rolniczych zostanie rozłożony i do 2026 roku dopiero ta pełne odejście od subwencji miałoby nastąpić. Więc taki, no, taka nagroda pocieszenia, tak? I próba wykazania się przynajmniej PR-owego, że oto my wychodzimy tutaj z inicjatywą, ale złośliwie by powiedzieli, że leninowska zasada jeden krok do tyłu, dwa do przodu, tak? Więc de facto w środowisku rolniczym, także przedstawiciele związków, organizacji rolniczych przyjęli to właściwie z lekceważeniem, można powiedzieć, że to w ogóle nie zaspokaja tych oczekiwań, no bo te oczekiwania są też dużo większe. Chodzi generalnie o zmianę polityki rolnej.
o odejście właśnie od tych biurokratycznych rozporządzeń, które, trzeba o tym pamiętać, idą wprost z Brukseli. Nie dotyczą tylko rolników niemieckich. Wiemy, że te protesty w Holandii też miały ten element właśnie zastrzeżeń do biurokratycznego pojmowania prowadzenia działalności właśnie gospodarczej na roli upraw, jeśli chodzi o uprawę czy hodowlę. Więc te strategie, które płyną z Brukseli, dotyczą najrozmaitszych obszarów produkcji rolnej i dla rolników oznaczają tylko coraz zmaganie się i konfrontację z coraz to nowymi przepisami, a to przepisy dotyczące zasad nawożenia, a to ochrona owadów, czy też rzadkich gatunków, które przy okazji prowadzenia działalności rolniczej mogą wyginąć. Także na przykład krążyła taka informacja, że w przypadku tych spełnienia tych unijnych nakazów dotyczących chociażby kwestii nawożenia pól, rolnik musi wypełnić 250 stron formularza. Więc oni się pytają, a kiedy ja mam jeszcze pójść w pole i coś zadziałać, jeżeli nakłada się na mnie tego rodzaju obostrzenia. Także to można powiedzieć, problem wrzut jest już na tyle nabrzmiały, że prędzej czy później musiało to w jakiś sposób znaleźć ujście. No i widzimy właśnie to ujście, to ten protest rzeczywiście o masowym charakterze i z masowym poparciem, bo według takich sondaży wykonywanych przez główne media komercyjne 70% pytanych w tych sondażach Niemców, podkreślano, że to próby reprezentatywne, twierdziło, że jest w stanie zrozumieć i solidaryzować się z tą akcją, bo wszystkim jest nam ciężko. Jeżeli chodzi o biurokrację i rolników, między naszymi spotkaniami, czyli zeszły tydzień i dzisiejszy dzień, byłem na Podlasiu, tam rozmawiałem z rolnikami i usłyszałem coś, co mnie zdumiało, bo chłopcy mówili, w sensie chłopcy, mężczyźni, w końcu to są rolnicy, że są w stanie i zastanawiają się nad tym, żeby zrezygnować z dopłat z Brukseli, gdyż właśnie papierologia powoduje, że tracą masę na to czasu. Mało tego, przepisy, które są brukselskie, powodują, że nie mogą, jeżeli biorą dotacje, inwestować w rzeczy, które faktycznie przynoszą im korzyści, bo Bruksela zakazuje tych upraw, w związku z tym nie daje dotacji na rolników. Są gotowi odstąpić od dotacji, żeby móc rozwijać dalej swoje przedsiębiorstwa. To mówią polscy rolnicy, że to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o wsparcie, o którym Pani wspomniała, to się rozlewa dość szeroko, bo tak samo wspomniała Pani, transportowcy, czyli małe firmy dowożące różne rzeczy, protestują, bo te ceny dotykają ich i oni nie mają dopłat. Ruszyło też wsparcie transportowców dużych. Jakie jeszcze grupy społeczne dołączają do tych protestów, bo one nabrzmiewają coraz bardziej? Rolnicy, transportowcy, dziś mamy od godziny 2 w nocy stanęły pociągi, większość pociągów, zwłaszcza dalekobieżne połączenia są tym dotknięte, ponad 80%. Część, powiedzmy, podmiejskich czy lokalnych funkcjonuje, ale te są obsługiwane przez niezależnych przewoźników, to znaczy poza Deutsche Bahn, czyli kolejami niemieckimi. No tam walka toczy się o tak zwane umowy taryfowe, plan, w jaki sposób będą wynagradzani czy maszyniści, czy pracownicy bezpośrednio zaangażowani w obsługę taboru kolejowego. Chodzi też o tryb pracy, jakie obciążenie godzinowe, tak i w skali tygodnia. Próbują w każdym bądź razie maksymalnie właśnie podnieść ciśnienie, żeby te negocjacje przyniosły im najlepsze rezultaty. To jest zresztą strategia klasyczna w takim wypadku. I ten protest potrwa do późnych godzin popołudniowych, w piątek, kiedy, jak wiemy, też następuje natężenie ruchu, bo ludzie przed weekendem, zwłaszcza ci, którzy pracują poza miejscem swojego stałego zamieszkania, na przykład wracają na weekend do domu z różnych części Niemiec. Także to jest uciążliwy protest i widok na większości dworców dzisiaj głównych to właśnie cisza, spokój i tylko nieliczne pociągi lokalne, regionalne, regionalni przewoźnicy, tak jak mówię, działający na innych zasadach niż Deutsche Bahn. Oni dzisiaj takie usługi świadczą, ale to jest znikoma część.
wypowiedzi, przed naszą rozmową o 12 oglądałam wiadomości CDF, były wypowiedzi pasażerów dotkniętych tym strajkiem, ale dwie wypowiedzi zacytowane generalnie pozytywnie odnosiły się ze zrozumieniem, tak? Choć naturalnie z przyznaniem, że skomplikowało to życie w tym dniu. Natomiast nie były to jakieś głosy oburzenia, tak? Choć próbuje się gdzieś w tej narracji właśnie medialnej pojawiają się takie elementy, jak to może być uciążliwe, nieprzyjemne, w jaki sposób zakłóca, no, te blokady, rzeczywiście dojazd do autostrad był blokowany, tak? Także swego rodzaju uciążliwości były. W dużej aglomeracji, w której ja mieszkam, czyli w Kolonii, odczuwaliśmy to w ten sposób, że transport, który obsługuje linie także na przykład tramwajowe poza Kolonią, część była blokowana właśnie wskutek protestu, były duże spóźnienia, no, był komunikacyjny chaos, to łagodnie powiedziane, zwłaszcza w godzinach szczytu. Ale atmosfera była też dość taka, powiedziałabym, odprężenia, ludzie sobie żartowali, chociaż to, co działo się chociażby w kolejach podmiejskich czy w tramwajach, przypominało standardy indyjskie podróżowania. I to dla wielu Niemców jednak ciągle jest szokujący widok. Rząd, z tego co pani mówi, nie idzie na razie na ustępstwa. Pojawiają się pytania, czy pójdzie na rozwiązanie siłowe. Chyba nie ma szans w chwili, kiedy ogarniają te protesty całe Niemcy. Jak sama pani wspomniała, 70% Niemców jest za tym, żeby ludzie protestowali i osiągnęli swoje warunki, które stawiają. Protesty są legalne, protesty są zgłaszane. Czy to blokady, czy manifestacje, które też przeprowadzane są w dużych aglomeracjach. Jutro może wydarzyć się coś ciekawego, a mianowicie w Cottbus, który jest lokalnym takim centrum protestów i właściwie miasto już w pierwszym dniu, to podawały media, było mocno zablokowane, dużo bardziej niż inne ośrodki. Tam oprócz demonstracji zapowiadanej na jutro i planowanej, zapowiadany jest także przyjazd kanclerza Niemiec Olafa Scholza, no nie bynajmniej dla wzięcia udziału w tym proteście, czy spotkania się z protestującymi, tylko po prostu był to termin już dużo wcześniej planowany, tam ma zostać otwarty notabene zakład istotny dla funkcjonowania niemieckich kolei, produkujący na potrzeby kolejarzy i przewozów. Także pan kanclerz, no niewykluczone, że może spotkać się z jakimś nieprzyjemnym przyjęciem. Czyli co? Czyli siłowe rozwiązanie nie jest w ogóle brane pod uwagę jak na razie, chociaż są takie sytuacje, kiedy takie siłowe rozwiązania wprowadzają obywatele Niemiec, czyli ekolodzy, bo widziałem parę nagrań, kiedy to ekolodzy próbowali zblokować jeżdżące traktory, co się dla nich kończyło, no nie to, że jakoś strasznie przyjemnie, tylko po prostu no, musieli uciekać przed rozpędzonymi pojazdami. No ale mieliśmy też taki humorystyczny właściwie element, gdzie w Lipsku wczoraj grupa niewielka, trzy bodajże, czy czteroosobowa właśnie takich ekoaktywistów skorzystała z protestu rolniczego, jak gdyby podszyła się pod ten protest, wyposażona w plastikowy mini zabawkowy ciągnik i kilka plakatów z napisem "Nam też wolno, bo mamy traktor", próbowali zablokować jedną z głównych arterii w Lipsku. Przepychanka trwała 45 minut, po czym zrezygnowali z zamiaru dalszego protestowania, bo reakcja użytkowników ruchu była tak jednoznaczna i właśnie pod tym kątem, że tutaj jesteście fałszywymi protestującymi, bo to dzisiaj nie wasz protest, więc proszę się stąd zabierać. Także takie elementy, powiedziałabym, humorystyczne też się zdarzają. Niestety w Dolnej Saksonii był incydent, ktoś próbował właśnie taką rolniczą blokadę sforsować, objeżdżając chodnikiem i potrącił jednego z uczestników protestu. Młody człowiek trafił do szpitala w dość poważnym stanie, był przewożony helikopterem, ale wygląda na to, że sytuacja została opanowana, nie było doniesień. Policja, właściwie taki bilans był dość pozytywny. Wypowiadający się w telewizji Die Welt, szef, prezydent Związków Zawodowych Policjantów Rainer Wendt, mówił o bardzo zdyscyplinowanym proteście,
o cywilizowanym prowadzeniu tej akcji, w przeciwieństwie właśnie do tych wszystkich rzeczy, z którymi opinia publiczna w Niemczech była konfrontowana właśnie przy okazji tak zwanych klimaprotestów, naklejaniu się na asfalt i tych wszystkich ekscesów, które wielokrotnie powtarzały się na przestrzeni roku 2023 i które były przez społeczeństwo bardzo negatywnie przyjmowane. Dochodziło do rękoczynów, wyzwisk, no wręcz aktów agresji o rzadko spotykanej sile. Także policja nieraz musiała ochraniać właśnie tych protestujących, naklejonych, których nie tak łatwo było niestety oderwać od podłoża. I tutaj no, jest ten kontrast między tymi sposobami domagania się realizacji własnych postulatów. Ci ideologicznie zakręceni nie mają szans liczyć na wsparcie społeczne. Mhm. Czy dobrze powiem, jeśli stwierdzę, bo to są rzeczy, które w ostatnich miesiącach się pojawiały, że policja niemiecka przestała chronić tych ludzi blokujących drogi, tych ekoaktywistów, a wręcz dostała rozkaz, żeby jak najszybciej likwidować tego typu postacie blokujące przejazd? Tak, to nastawienie policji nieco jednak się zmieniło od tych sytuacji, które na początku 2023 roku obserwowaliśmy, gdzie z bardzo dużą wyrozumiałością spotykali się protestujący, ale widziałam niedawno film z protestu tej tak zwanej ostatniej generacji w Austrii, ze względu na to, że jest warunki zimowe panują i tam jest chłodniej, temperatura spadała poniżej zera, więc policjanci tymi foliami srebrnymi nakrywali tych aktywistów, żeby nie zmarzli, więc no, to są różne sceny i różnych sytuacji byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale były też przypadki stawiania przed sądem, chociaż ostatnio decyzja sądu, no kuriozalna, bo uznano, że aktywistka jednak nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności poważniejszej jak wyrok w zawieszeniu, ponieważ jak stwierdził jej adwokat i sąd przyjął tę argumentację, działała z pobudek religijnych, ponieważ dla niej walka z ociepleniem i zmianami klimatycznymi stanowi rodzaj religii. Okej, z pominiętym milczeniem wrócę do początku naszego spotkania, kiedy mówiłem o tym, że polskie media w postaci TVN zaczęły rozpuszczać informacje o tym, że ten cały protest jest antyukraiński. Jak to wygląda? Bo jedyne osoby, które tam mówiły w tej relacji o tym, że chodzi o Ukrainę, to byli polscy rolnicy, którzy tam przynieśli chyba swoje problemy. Czy faktycznie jakikolwiek element tego protestu w Niemczech, stricte niemieckich protestów, jest antyukraiński? Nie było tych wątków w żadnym istotnym stopniu podnoszonych. Rzeczywiście, jeżeli cokolwiek się pojawiło, to właśnie w kontekście dołączania się polskich rolników, którzy mają problem ze zbożem ukraińskim. Więc jeżeli już, to w tym kontekście takie informacje się pojawiały, i w większych mediach w ogóle ten wątek nie był podnoszony, więc myślę, że to troszeczkę na wyrost jakaś nadinterpretacja. Aczkolwiek rolnicy, którzy mają kontakty ze sobą, bo to nie jest tak, że żyją tylko we własnym niemieckim rolniczym świecie, jednak te informacje się no, przedostają, chociaż jak widzimy mainstream dba, żeby nie wszystko się przedostawało lub też niektóre rzeczy, żeby w ogóle nie wychodziły na światło dzienne, więc mają świadomość tego, że problem zalewu rynku polskiego zbożem z Ukrainy to jest rzecz, z którymi polskie rolnictwo ma poważny problem. I były te kwestie także tutaj podnoszone, natomiast nie jest to tematem tego protestu. Generalnie chodzi po prostu o zmianę polityki rolnej, o danie ludziom, którzy chcą pozostać na roli i chcą się tym zajmować, perspektyw, tak żeby możliwa była także zmiana generacyjna, bo generalnie młodzi ludzie w tych warunkach nie widzą szans i perspektyw dla siebie pracy w rolnictwie. I tego się domagają rolnicy, natomiast pojawiają się też postulaty polityczne. I tu zaczyna się, jeżeli protest zaczyna się od skandowania i tego byliśmy świadkami w różnych miejscach, wir haben Schnauze voll, czyli mamy tego podziurki w nosie, przekładając w luźnym tłumaczeniu,
To jest ten moment, gdzie po prostu ludziom jest już dosyć tego. Widzą zapętlenie polityki, widzą brak chęci do dyskusji, do dialogu, trzymanie się pryncypiów przez ludzi, którzy sami niegdyś, przecież zieloni, jeżeli Państwo sobie przypomnicie, ci, którzy znają trochę realia niemieckie, europejskie lat 80., 90., jakiego rodzaju protesty, w jaki sposób protestowali zieloni przeciwko chociażby energii atomowej, przejazd z odpadami elektrowni atomowych, to były najczęściej blokady właśnie przez aktywistów, dziś nazywalibyśmy ich klimatycznymi, no wtedy ekolodzy, tak? Także Niemcy były widownią stałych starć ekologów z policją i to były bardzo brutalne spotkania. Także to, co dzisiaj widzimy, można by powiedzieć o super cywilizowanym proteście, gdzie jednak te emocje są trzymane na wodzy i najwyżej dają znać o sobie w postaci plakatów czy jakichś takich małych mini happeningów czy prowokacji, ale nie przekraczających jednak pewnych ram. Jedyny moment to właśnie była ta kwestia z ministrem, rozdmuchana przez media. No i druga rzecz, która też dotyczy osoby tego polityka Partii Zielonych, czyli Roberta Habecka, ministra gospodarki, kiedy ni z tego, ni z owego w poniedziałek człowiek, który nie jest kanclerzem, nie ma stanowiska wicekanclerza, chociaż on bywa tak tytułowany, występuje z orędziem do narodu. Na profilu swojego ministerstwa na Twitterze, bo on nie ma swojego osobistego profilu i to już od dawna, właśnie wystąpił z takim orędziem do narodu, w którym w dosyć nieprzyjemny sposób sugerował, że właśnie gra się na destabilizację polityczną, że komuś chodzi wręcz o przewrót polityczny, że mogą za tym kryć się elementy skrajne i to prawicowe naturalnie, bo tylko prawica jest skrajna ze swojej natury. Taka narracja przecież obowiązuje. No i temu towarzyszy także od zeszłego tygodnia dość intensywna w przestrzeni medialnej kwestia tematu delegalizacji alternatywy dla Niemiec. To już nie brzmi tylko i wyłącznie jak wyrwanie się przez szereg, przez jakichś nadgorliwych. To były stwierdzenia padające chociażby z ust szefowej SPD, pani Eskin. Politycy innych obozów stwierdzili, że jednak byłoby to na wyrost i byłoby to trudno chociażby prawnie przeforsować, bo żeby partia mogła zostać zdelegalizowana, muszą zostać jej udowodnione określone rzeczy, chociażby próba gwałtownego obalenia obowiązującego porządku konstytucyjnego czy prawnego. Więc na przykład minister sprawiedliwości, polityk FDP, pan Buschmann, od razu stwierdził, że tego rodzaju fantazje są niebezpieczne, bo jeszcze nabijają punkty AfD, tworząc z niej ofiarę pewnego politycznego działania na zlecenie. Ale już samo to, że ta dyskusja się toczy, że pojawia się w przestrzeni medialnych, wypowiadają się politycy, faktem jest, że Alternatywa dla Niemiec ma ten problem z zarzutem działań niekonstytucyjnych, czy też niezgodnych z konstytucją w trzech landach wschodnich, jest pod obserwacją Verfassungsschutz, czyli Straży Ochrony Konstytucji, Urzędu Państwowego, który zajmuje się bezpieczeństwem wewnętrznym, odpowiednik powiedzmy w przybliżeniu naszej ABW w Polsce. Natomiast, no tak jak słusznie zauważył minister sprawiedliwości, najpierw trzeba znaleźć twarde dowody, że Alternatywa dla Niemiec jako całość, jako partia na poziomie federalnym planowała gwałtowne obalenie władzy. Więc tego zapewne udowodnić się nie da, natomiast robi się odpowiednią atmosferę pokazującą, że oto rząd jest ofiarą jakiegoś spisku, wręcz sugestie są, że za tym może stać również Putin i klasyczna ruska onuca. Także tutaj ten arsenał słowotwórczy zostaje użyty, znany już z poprzednich lat, zwłaszcza po roku, od marca 2020 roku, gdzie każda demonstracja, każda próba kwestionowania oficjalnej polityki rządu była od razu uznawana właśnie za działania radykałów prawicowych, a już niewątpliwie inspiracja rosyjska też była gdzieś tam podawana jako możliwa. Sposób wykonania
No w Polsce też to było grane, także to dla nas nic nowego. Spytam na koniec, wspomniała Pani o zmianie generacyjnej następującej w Niemczech, mowa o rolnikach. Czy w Niemczech jest świadomość tego, bo powiem tak, słyszałem ekspertkę od Niemiec, dwa dni temu mówiącą o tym, że cytuję, niemieccy rolnicy przespali swój czas i chcą powrotu do świata sprzed 20 lat, który już nie istnieje. Ja w materiałach, które są na Politico, zresztą można je zobaczyć, pokazywałem współczesnych rolników. To są świetnie wykształceni młodzi ludzie, używający skomplikowanych narzędzi, skomplikowanych maszyn, satelitów, GPS-ów, wszystkiego. Czy w Niemczech jest świadomość tego, że rolnicy to nie są stare dziady sprzed 20 lat, tylko nowocześni ludzie korzystający z najnowszych technologii i przy tym świetnie wykształceni? Jest ta świadomość, bo w Polsce gdzie mam wrażenie, że ciągle jeszcze no, nie jeżeli jest Państwo spojrzycie na te maszyny rolnicze, które wyjeżdżały na protesty i ludzie, którzy się trochę na tym znają, są w stanie oszacować, jakiej wartości jest to sprzęt. Widziałam jednego hepenera, który wyjechał starym ciągnikiem rozebrany do pasa i na plakacie miał umieszczone, że rząd zdejmuje z nas ostatnią koszulę. No ale to był bardziej happening niż rzeczywistość. Faktycznie to rolnictwo, ci, którzy pracują w rolnictwie, to już jest, można powiedzieć, elita. Pamiętajmy, że też struktura społeczna się zmniejszyła i zmieniła. Branża rolnicza to jest już rzeczywiście ekskluzywne kilka procent które wypracowuje dochód narodowy. Większość to usługi. Więc i przemysł, więc to wszystko nieco inaczej wygląda niż jeszcze 20-30 lat temu. No ale ta branża się kurczy właśnie wskutek tych niekorzystnych procesów narzucania ram i narzucania tego gorsetu przepisów biurokratycznych zarządzeń, które często przy bliższym przyjrzeniu się są po prostu absurdalne. No, my przez lata byliśmy konfrontowani z tym żartobliwym powiedzeniem o kształcie banana, tak, który także podlega unijnym rozporządzeniom. No ale w rolnictwie nie wygląda to inaczej, więc tutaj jest to domaganie się także niewątpliwie obliczone na wybory europejskie, bo jest to przecież perspektywa nieodległa. Już trzeba zbierać podpisy, żeby później na tych listach do Europarlamentu się uplasować. W związku z tym tu zbiega się kilka istotnych wątków, terminy polityczne, lawinowe przyspieszenie zmian gospodarczych wywołanych właśnie tym wydarzeniem z roku 2020, no i sformułowane jednak jakby nie było w tym manifestie Great Reset, który mówi wyraźnie, że tego rodzaju świat, jaki znaliśmy przed rokiem 2020, odchodzi w przeszłość. Więc jest troszeczkę ten argument używany, że właśnie przesypiają niektórzy swoją szansę, że to musi się zmienić. Natomiast rolnicy odpowiadają absolutnie nie. Właśnie mamy narzędzia, które ułatwiają nam pracę, natomiast ciągle jednak to jest praca człowieka. I to on ma być w centrum tego procesu, no a nie technika. Koncerny, platformy wielkie, cyfrowe tylko czekają, tak? Te scenariusze już są przygotowywane i te scenariusze brukselskie wcale nie wyglądają lepiej, więc można powiedzieć, że jest to rzeczywiście walka z tym modelem transformacyjnym, który odgórnie jest narzucany, a że tak powiem, w biegach startowych, na pozycji startowej stoją koncerny, wielkie fundusze, które kupować będą upadające gospodarstwa, a grunt przeznaczany będzie być może na inne cele. Także coś w tym jest, natomiast powiedziałabym, diagnoza zupełnie nietrafna. To pokazywały chociażby materiały filmowe z ostatnich dni, gdzie jednak mainstream, także informując o protestach, pokazuje zwykłego rolnika przy pracy. No i gdyby Państwo to zobaczyli, to nie ma to nic wspólnego z archaizmem, wręcz przeciwnie, dziwimy się, my zwykli zjadacze chleba czy konsumenci mleka, jak to dziś wygląda z wnętrza, prawda, z tych zakładów, jak to wszystko funkcjonuje, jest to już inny obszar. Rozumiem. Tamci rolnicy są mocno uświadomieni z tego, co widziałem, bo się pojawiały także plakaty mówiące o Mercosur,
czyli umowie niemiecko-południowoamerykańskiej, która ma zlikwidować lenistwo w Europie i wiele jeszcze innych tematów, które myślę powrócimy do nich przy kolejnym spotkaniu, bo na pewno ten protest się nie skończy ani dzisiaj, ani jutro. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się znowu spotkać, żeby przeanalizować, co się dalej wydarzyło. W poniedziałek planowana jest wielka demonstracja w Berlinie. To ma być jakby taki finałowy akt tego całego protestu, ale bynajmniej nie kończący ten protest, bo już w tej chwili są zapowiedzi, że jeżeli nie będzie reakcji politycznej, protest będzie kontynuowany, a co do form, właśnie decyzje mają zapaść w najbliższy poniedziałek, także że może być gorąco i że polityka niemiecka to nie tylko taka drętwa i mało emocjonująca kwestia, to możemy udowodnić Państwu, pan redaktor przygotował pewien materiał, który w niemieckim internecie robił ostatnio furorę, bo pokazujący, że dochodziło już w historii minionych 30 lat do bardzo spektakularnych wydarzeń, których bohaterami byli niemieccy politycy, tutaj w tym wypadku kanclerz Helmut Kohl, żelazny kanclerz, jak niektórzy o nim mówili, któremu po prostu puściły nerwy i jego własna ochrona musiała zadbać nie o bezpieczeństwo kanclerza, a ludzi, na których kanclerz się rzucił w reakcji, nie mógł pohamować emocji w momencie, kiedy został obrzucony przez naród jajkami. Nerwy puściły i doszło do nieoczekiwanej konfrontacji. Także tu jeszcze może być wiele zaskoczeń. No to jest element taki. Tak, to jest taki element szokujący dla polskich widzów, którzy Niemcy uważali i zawsze uważają za bardzo posłusznych władzy, nie podskakujących oficjalom, a tutaj widzieli Państwo przed chwilą, co się wydarzyło w czasie, znaczy to nie było oficjalne spotkanie, ale kiedy kanclerz Kohl faktycznie ruszył jak rozjuszony buchaj w kierunku tłumu. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo za spotkanie, Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu po tej imprezie poniedziałkowej będziemy wiedzieli więcej na temat kierunku, w którym zmierzają protesty w Niemczech. Jeszcze raz nisko się kłaniam i do zobaczenia. Dziękuję również i serdecznie pozdrawiam.